Witajcie na kanale Pysologii. Ja nazywam się Kasia, a to jest Wektor. Dziś chcieliśmy porównać dwie karmy dla szczeniąt, Purina Pro Plan z jagnięciną i ryżem oraz Taste of the Wild. Purina jest tańszą karmą, za kilogram zapłacimy 11,06 zł, natomiast za kilogram Taste of the Wild zapłacimy 14,69 zł. Purina zawiera też więcej surowego białka niż Taste of the Wild i ma mniej włókna. W składzie Puriny znajdziemy 19% jagnięciny i 9% ryżu. Znajdują się tam też tanie wypełniacze, takie jak kukurydza i pszenica, które są źle trawione przez psi organizm i mogą powodować alergie, oraz konserwanty. W składzie Taste of the Wild znajdziemy mięso bizona, suszoną jagnięcinę oraz pieczonego jelenia. Wypełniaczami są tutaj bataty i ziemniaki i nie znajdziemy w tej karmie zbóż. Dużym minusem dla producenta jest brak podania składu procentowego składników na opakowaniu. Krokiety Taste of the Wild są mniejsze, przystosowane do wszystkich ras psów, zarówno tych dużych, jak i małych. Natomiast krokiety Puriny są większe i przeznaczone raczej dla dużych psów. Zresztą karma ta dedykowana jest psom dużym i atletycznym. Tak prezentuje się Purina w misce, a tak Taste of the Wild. Po wykonaniu testu na pęcznienie widać, że obie karmy zwiększają swoją objętość. Zobaczmy to jeszcze raz szybciej. Z mojego eksperymentu wynika, że Purina napęczniała trochę bardziej niż Taste of the Wild. Powiedzmy, że Purina zwiększyła swoją objętość o jakieś 30%, a Taste of the Wild o jakieś 20-25%. A która karma smakuje bardziej Wektorowi? Jak widać, Wektor od razu podbiegł do miski z Puriną, parę razy zaglądał do miski z Taste of the Wild, natomiast zawsze wracał do miski z Puriną. Być może działo się tak dlatego, że Purinę znał od szczeniaka, była to karma, na której był wychowywany od małego, w związku z tym zna ją lepiej, a może po prostu ta karma bardziej mu smakuje. Podsumowując, Purina jest tańszą karmą, natomiast ma trochę gorszy skład ze względu na zawartość kukurydzy i pszenicy, na którą psy mogą być uczulone i która nie jest dobrze trawiona przez psi organizm. Taste of the Wild ma lepszy skład, natomiast minusem jest cena, jest to droższa karma. No i minusem jest brak składu procentowego na opakowaniu. Również na stronie producenta nie można znaleźć takich informacji, a są to informacje dosyć podstawowe, także tutaj duży minus. Jak widzieliście na filmie, Wektor wybrałby na pewno Purinę. Ta karma smakuje mu bardziej. Ja ze względu na troszkę lepszy skład wybrałabym pewnie Taste of the Wild. Natomiast pojedynek nie został jednoznacznie rozstrzygnięty i myślę, że na pewno będę szukała innej karmy dla mojego psa. I na pewno pojawią się jeszcze filmiki z testami kolejnych karm. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i śledzenia mnie na blogu. Do zobaczenia!